Czy mógłby się pan przedstawić naszym telewizorom? A tak, dzień dobry. Nazywam się Tadeusz Rajczewski, jestem właścicielem firmy korporacji Lux Taxi. Z rozmów przeprowadzonych ze znajomymi i pana doświadczeń, proszę mi powiedzieć, jak pan ocenia poziom umiejętności szczecińskich kierowców? Czy jeżdżą według pana bezpiecznie, czy spotkał się pan ewentualnie z sytuacjami takiej niebezpiecznej jazdy, które utkwiły panu mocno w pamięci? Z tego, co ja widzę z 20-letniego doświadczenia, kierowcy jeżdżą bezpiecznie, tylko wśród tych kierowców jest bardzo dużo byłych obecnych emerytów, starszych ludzi, którzy po prostu są zmęczeni i nie powinni jeździć. A czy uważa pan, że na przykład młode osoby, świeże po prawo jazdy, to nie są też osoby, które tworzą zagrożenie w ruchu drogowym? Gdzieś muszą szlifować te umiejętności, no ale na pewno nie na taksówce. Czy uważa pan, że Szczecin w ogóle jako miasto, nasze ulice są bezpieczne? Nie, nie są bezpieczne. Są wąskie. Źle parkingi, po prostu nie ma porządnych parkingów, źle światła oznaczone, no i po prostu ludzie, sami ludzie robią dużo błędów, po prostu piesi powodują dużo wypadków też. A jakiś przykład źle oznaczonych świateł? Ronda Jagiellońska. Jagiellońska Wojska Polskiego, Gdańska, no tyle co pamiętam teraz. A ja co pan powie na temat skrzyżowania Struga Wiosenna, szczególnie jeżeli chodzi o lewoskręt ze Struga Wiosenną? No to właśnie to chciałem, to mi umknęło i tam jest chyba najgorzej. Przed Realem światła, nie ma zielonej linii. No i piesi też przechodzą przez czerwone światła, a już najgorzej jest skręcić właśnie przed Realem w lewo. A czy ma jakiś pomysł pana to, żeby zorganizować to skrzyżowanie? Można, pewnie, że można. Można postawić policjanta, to jest najtaniej. Można zrobić tunel dołem i górą. Można zrobić światła, zielona strzałka w lewo lub w prawo. I ta chyba słupek strzałka zielona w lewo byłoby najtańsza. Dobrze, a jak pan ocenia poziom umiejętności szczecińskich rowerzystów? Chyba z tego, co ja widzę, to nie mogę powiedzieć coś złego na temat rowerzystów. Oni nie mają takich praw jak w Niemczech czy w Berlinie, gdzie jestem często. Tam są krowy i to są święte krowy, u nas nie. U nas się po prostu, jak się trafi rowerzystę, to się go przejeżdża. A jakiś pomysł na przykład z Niemiec w ruchu drogowym, który uważa pan, że u nas powinien być zastosowany w naszym kraju? Nasi kierowcy nie powinni się denerwować. Powinni po prostu spokojnie przyjmować, jeżeli ktoś robi jakiś błąd, tak jak tam jest, wpuszczać. No i nie kozaczyć, że jeżeli jest ształ, korek, to przejeżdża z lewej, z prawej strony, na trzeciego, na piątego się wpycha. Łatwiej jest przejechać, jak jest korek, nawet długi, ale on idzie powoli i to wtedy się przejeżdża. Jak się cwaniaczy, kozakuje na trzeciego, na czwartego, to wtedy wszyscy są denerwowani. Jeden drugiemu tam później krzywdę robi, czy rozbija auto, czy rysuje i to utrudnia jazdę. A porównując zdyscyplinowanie pieszych w ruchu drogowym Niemcy-Polska, jakby pan porównał nas do Niemców? To jesteśmy w Egipcie, jeżeli chodzi o Polskę, do Niemiec. Tutaj każdy przychodzi gdzie chce, jak chce, nie zwraca uwagi. Jest na szaro obrany, nie widać go. W Niemczech tego nie ma. Jak jest zielone światło, tak idą. Jak jest czerwone, to stoją. I tak samo z samochodami. Jak jest czerwone, to stoi, jak jest zielone, to jedzie. Co bardziej Niemcy zdyscyplinowani. Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, czy jest taki przepis, zapewne panu znany, za obszarem zabudowanym dzieci do 15 roku życia powinny nosić elementy odblaskowe. Czy uważa pan, że w ruchu miejskim każdy z uczestników, również osoby dorosłe, powinny mieć elementy odblaskowe? Nie ma znaczenia. Każdy powinien mieć takie odznaczenie i taką, coś odblaskowego, żeby to było widać. Nieważne, czy to jest w mieście, czy to jest w terenie. Tym bardziej o zmroku, wszędzie bez żadnego jakiegoś tam nalepki czy odblasku nie powinien się poruszać. Rozumiem. To powinno być właśnie w gestii rodziców. No i szkoły.
No właśnie, a jeżeli chodzi o gestie rodziców szkoły, nie wiem, czy pan słyszał, dwa dni temu był niestety śmiertelny wypadek na ulicy na skrzyżowaniu Strzałowskiej Światowida. Pod kołami Kamaza zginęło małe, 4-letnie dziecko, które nie upilnowała babcia. Jak pan uważa, czy wszystko, jeżeli chodzi o całą edukację dzieci, to powinno spadać tylko na barki przedszkola, szkół, czy też rodzice powinni częściej edukować swoje dzieci w tym zakresie? Powinno się edukować właśnie dzieci i babcie. To jest tragedia obopólna, bo i rodziców tego dziecka, i tego kierowcy, który jechał, on też ma rodzinę. No i tej babci. Babcia nie powinna w ogóle opiekować się takim dzieckiem, bo to już jest człowiek starszy. A dzieci, no miał ten chłopak pecha, ale to jest dziecko. On, dziecko biega, urywa się, leci, nie panuje i powinno tę edukację też od rodziców otrzymać. I być bardziej dyscyplinowane. Tym bardziej teraz, kiedy samochodów przybyło, ruch jest bardzo duży. Nasilenie jest duże, a przejścia i ulice takie mamy, jakie mamy. Trzeba pilnować, trzeba się pilnować. A tutaj jest właśnie wina i szkoły, i rodziców. No, dziecko już nie powie, no bo go nie ma. Ale tak, to jest wstrząsające. Mamy taki też pomysł, aby rozważyć sytuację, żeby ewentualnie zmniejszyć liczbę wypadków, które mamy do czynienia na naszych ulicach, żeby kierowca, który spowodował wypadek, sprawca wypadku, obowiązkowo udał się w ciągu 14 dni na szkolenie, który wyedukowałby się w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Czy uważa pan, że to jest dobry pomysł? Jeśli to jest wypadek z winy kierowcy, i tam powyżej 7 dni są jakieś szkody czy zmęczenia kierowcy, tak, to powinien pójść na takie przeszkolenie dodatkowe, żeby po prostu to mu zostało gdzieś w pamięci, ale on i tak został ukarany. Na pewno ten wypadek mu zostanie w pamięci i jakieś wnioski wyciągnie. Bo jeżeli nie wyciągnie wniosków z wypadku, to z takiego szkolenia też nie. Rozumiem. I na koniec wywiadu chciałem poinformować też o naszej inicjatywie, którą chcemy zaproponować Szczecińskim Korporacjom Taksji na początku najbliższego roku. Akcja nazywałaby się Taksji dla Dzieci. Polegałaby na zachęcaniu korporacji taksji do tego, żeby w swoich pojazdach miały przynajmniej w części pojazdów fotelik dla dzieci, bądź też podwyższenie, które umożliwiałoby bezpieczniejszy przejazd rodziców wraz z dziećmi. Czy uważa pan, że to jest dobry, ciekawy pomysł? To jest pomysł ciekawy i to pomysł jest nie dzisiejszy, ale już sprzed 5 lat. I to właśnie jako pierwsza grupa korporacja zrobiła Lux Taxi, później to podjęła korporacja Grand Taxi, ale to było bardziej później właśnie populistyczne i to wychodziło tak jakby zachęcić klientów do korzystania z firm taksówkowych. Do tej pory wożą to tylko samochody, które wykonują usługi jako przewóz okazjonalny. Na te. To mają siedliska, mają koszyki dla dzieci, mają siodełka, tak, no bo po prostu tam są inne przepisy i tego wymagają, bo to jest jako samochód prywatny do celów jakichś tam przewozów okazjonalnych. Taksówka nie musi mieć tych rzeczy, chociaż powinna. W bagażniku jest tyle miejsca, że powinien kierowca to wozić, ale jeszcze klient powinien wcześniej właśnie do korporacji dzwonić po taksówkę, uprzedzić, że będzie jechało dziecko i chce taksówkę z fotelikiem czy siedliskiem i na pewno taką taksówkę dostanie, bo wożą, bo są te rzeczy. No to miałbym tyle, jeśli chodzi o siedliska. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.